Proszę panią, nie jesteście jakimi wolnymi. Niech pani powie, jakiego jesteście medium. Jesteśmy telewizji komercyjnej, co jest? Ale jaka to jest? No, niemiecka? Nie. Proszę panią, o pełnym kapitale niemieckim. Jesteście na usługach Szwabów, najgorszej gangreny, jaka może być. I Polakami się nigdy nie powinniście nazywać. Bo pani, ja przeżyłem okres okupacji. I nawet na wygnaniu ze Szwabami. Ale proszę panią, Niemcy byli lepsi niż Volksdeutsche. A wy jesteście Volksdeutschami. Ja jestem Rzeszenia Publicystów Polskich. Troszeczkę wiem. Więcej niż wy. Troszeczkę więcej. Bo jestem i przy komisjach sejmowych, mam doskonale rozeznanie. Pełniuteńki o pełnym kapitale niemieckim. Na szwabskich usługach. Gardzące i niszczące naród polski. To proszę panią, nie Radia Maryja, bo czytam wszystkie dzienniki. Czytam Le Monde, tego powiedzmy bandyty, powiedzmy Giscarda d'Estaing, którego naród w 67% odrzucił. Większość konstytucji europejskie państwa odrzucają. To tylko liberałowie i takie oszołomy jak wy macie powiedz na tego. Czy to jest do pojęcia, żeby w Polsce 94% mas mediów było w rękach kapitału obcego? Bandyci, służalcy, jesteście Volksdeutschami. Zrozumiałeś mnie? Volksdeutsch to jest gorszy 1000 razy jak Niemiec. Bo Niemiec prawdziwy to trzeba mu dać szacunek. Ale Polak, który służy Szwabom i służy innym narodom, nie narodowi polskiemu, i ogłupia naród polski. Śmieje się pani ze swojej głupoty. Jesteś potworem. Wie pani, co to jest potwór? Bo człowiekiem na pewno nie jesteś.